Wystartowałem z dzielnicy projektantów mody. Bardzo blisko znajduje się koło centrum Miami. No i tutaj chcę pokazać, jak wygląda downtown i okolice Miami. Cała metropolia bardzo długo ciągnie się nad morzem, nad oceanem. Bardzo dużo jest różnego rodzaju kanałów, wysepek i są one zamieszkałe z reguły przez bogatych ludzi. Natomiast wiadomo, na obrzeżach, dalej od morza, od wysepek, od jeziorek, mieszkają biedniejsi. A teraz zaczynamy zwiedzać Miami. Ostatni dzień, a potem samolot do Arizony, do Phoenix. Jeszcze ostatni rzut oka na centrum i wracam, aby pojechać autobusem hop-on, hop-off. Opuszczamy już kemping, na którym spaliśmy dwie noce. Mamy 1,5 godziny do miejsca, gdzie zdajemy kamper. Weźmiemy Ubera, żeby dojechać do naszego małego apartamentu, hoteliku i będziemy ruszać na zwiedzanie Miami autobusem turystycznym. Ostatni dzień w Miami. Noc tutaj spędzimy w takim apartamencie. Wejście jest na kartę. 230 zł kosztował, ale to jedna noc, więc tu nie ma się co przejmować. Dzielnica jest taka sobie gdzieś na obrzeżach. Bierzemy Ubera za 10 dolarów i jedziemy do centrum jeszcze coś zobaczyć. Tutaj chyba przyjechali zapłacić za prędkość. Albo poszli do siłowni, która jest koło posterunku policji. Czekamy na nas czerwony autobus turystyczny, który nas zabierze do centrum. A jesteśmy w dzielnicy Fashion, gdzie projektują znane marki odzież. I czekamy na nasz autobus. Jest bardzo blisko ta dzielnica naszego hoteliku. Dzisiaj naszym celem jest mała Hawana. Chcemy tam wysiąść, pochodzić troszkę, zobaczyć, jak tam jest. A teraz jedziemy przez przedmieścia i dojeżdżamy do dzielnicy znanej z graffiti. Bardzo dużo budynków jest tutaj tak ozdobionych. Duże te palmy na balkonie. Ładnie to wygląda. Tutaj reklama Messiego. Jakby ktoś nie zauważył, Leo Messi został zawodnikiem w Miami. Bilety na jego mecze podrożały kilkukrotnie, a na wyjazdowe z jego udziałem podobnie. Chociaż autobus turystyczny zawsze wybiera trasy najbardziej atrakcyjne, to zdarza się, że jedzie przez zwykłe miejsca. I chciałem pokazać też takie zwykłe miejsca, gdzie ludzie żyją normalni, a nie tylko bardzo bogate dzielnice, wieżowce czy domy milionerów. Miami, jak większość Florydy, tej południowej, na którą zwiedzaliśmy, jest bardzo płaska. Średnia wysokość w Miami to jest 1,80 m, a najwyższe wzniesienie to 12 metrów. Także tutaj są bariery sztuczne i naturalne, aby czasami sztormy czy wysokie fale nie wdarły się w głąb lądu. Tu będzie olbrzymi most skończony w 26 roku, 500 milionów dolarów będzie kosztował, będzie wielopoziomowy, będzie łączyć wyspy. Po prawej stronie wieżowca, a po lewej stronie hala koszykówki Miami Heat. Wieża Wolności, pierwszy wysokościowiec w Miami z 1924 roku. Jedziemy tą samą trasą co wczoraj oczywiście i tym razem mam więcej szczęścia i w końcu udało się zrobić filmik, jak przejeżdża ten pociąg darmowy przez blok. Tutaj zrobiłem kawałek filmiku, ponieważ bardzo zainteresowała mnie ta winda, która jest z boku i która dostarcza towary na piętro. Oh,
Przejeżdżamy przez dzielnicę urzędów. Tutaj mamy Police Department. Obok są sądy i urzędy Miami. Dzięki tym wiaduktom nie wydaje się taka płaska Floryda i Miami. Te wiadukty są fajnie wykorzystane na parkingi, a nawet na boiska. I można sobie w cieniu pograć albo w tenisa, albo w piłkę nożną. Dużo się buduje, ale wszystkie budowy są prowadzone. Nie ma takich opuszczonych budów, jak widziałem w São Paulo w Brazylii. Jesteśmy w małej Hawanie i w końcu jest coś dobrego w sklepie. Wygląda pysznie. Wrócimy tutaj za chwilkę, jak zgłodniejemy. Na razie idziemy sobie przejść o skubane kurczaczki. Idziemy przez małą Hawanę. Ładnie tu jest, przyjemnie, tak jak w jakimś Meksykowie, chociaż to jest Hawana, czyli Kubańczycy. Myślę, że jedzenie będzie dla nas Polaków dużo lepsze niż to amerykańskie, które jedliśmy przez tydzień. Ładne murale. Pitbull chyba? Ten łysy. Pitbull? Tak, on pochodzi z Miami. Dużo, bardzo dużo znanych ludzi pochodzi z Miami, a jeszcze więcej ludzi tutaj kupuje sobie domy i mieszka, i żyje. Powiem, że jeśli chodzi o pogodę, no to jest bardzo ładna. Przyroda jest jeszcze ładniejsza, bo zielono, także podoba mi się bardziej niż Kalifornia. Jak miał do wyboru Kalifornię i Florydę, to myślę, żebym wybrał Florydę. Co prawda jest tylko jedna wada, nie ma tu gór, jest płasko. Także na rowerze tutaj nie za bardzo można potrenować. No ale dla kogoś, kto nie lubi gór, a lubi taką ładną pogodę, piękną przyrodę zieloną, to jest wszystko ok. Nawet McDonald's ma tutaj murale nawiązujące do Kuby i Hiszpanii. Ładnie przyozdobiony, naprawdę. Czuć tutaj klimat turystyczny. O, na każdym kroku restauracyjki. Przepięknie. Muzyczka na żywo. I bardzo dużo Chińczyków zwiedzających. No, chyba słychać tą muzyczkę nawet. Może i zagłuszać mnie. Thank you.
jak zwykle ładny mural i zdjęcia sobie ludzie robią do Instagrama, a ja filmuję. Nie ma za dużo ludzi, więc poczekamy. Też sobie cykniemy zdjęć. Murale, jak są ładne, tak jak tutaj w tej dzielnicy, mała Hawana, to naprawdę jest na czym oko zawiesić. To kosztowało dużo pracy w porównaniu z takimi bazgrołami, jak czasami są. Typońskie, hawańskie kapelusze, Hawana. No i zwiedzamy dalej. Flaga Kuby. Muzyka na żywo w każdej restauracji, a jak już nie na żywo, no to ładna z magnetofonu. A Pizza Hut, no wszędzie jest. W każdej dzielnicy, czy chińskiej, czy hawańskiej, kubańskiej, meksykańskiej, amerykańskiej. Niezwyciężona Pizza Hut. Znowu fajny mural. Najładniej udekorowany McDonald's, jaki widziałem. A tutaj mnóstwo sklepów z cygarami. Ale nie palimy, więc dla nas to nie jest atrakcja. Sprzedają tutaj marihuanę. THC, sofie. Nie wiem, może jest tutaj legalna w Miami. To mnie jednak mało interesuje, to tak tylko z ciekawości. To co, wchodzimy do... Chodźmy do galerii. Chodzimy do galerii hawańskiej. 3 dolary od osoby za wejście, żeby zobaczyć zdjęcia. Jakieś tam rzeczy. Zobaczymy, co tutaj jest. To jesteśmy, to warto zobaczyć. Taki Karol Grodziciel przyjechał. Kubańczycy tutaj zaczęli emigrować do Stanów po tym, jak Castro objął władzę. Na początku była to przede wszystkim klasa średnia, ludzie wykształceni, z zawodami, lekarze, prawnicy. Myśleli, że szybko obalą Castro i wrócą do kraju, ale okazało się, że niestety nie. No i zostali tutaj na dobre. Ernest Hemingway, Reagan, znane osoby, Bush. A przede wszystkim tutaj są teraz ładne samochody. Bardzo ładne samochody. Najsłynniejsze to chyba cygara tutaj w Hawanie, na Kubie.
te samochody są olbrzymie. Znaczy w środku nie wyglądają takie duże, ale są duże. Zwłaszcza ten, co to jest, kabina? Lata była opresja, teraz jest dużo lepiej w tej chwili. Przejście przez sklepik. Buty ładne, takie nietypowe. To pali kubański cygara. Pisze exit, no. For next vlogs and the cruising strip for Monument Avenue, beautiful. Thank you. Yeah. Byliśmy w takim muzeum o Kubie, $3 od osoby, no ładne były samochody, zdjęcia, murale. Tylko króciutkie. O 3.50 przepyszne ciasteczka i zjemy też krokieta. A tutaj mamy torciki. Kogut sobie chodzi na ulicy, nie zważa na samochody. A tu pod restauracją, no to szukają sobie jedzonka. Nie głodują, na pewno nie będą głodować. Taki krokiecik w hawańskiej restauracji, 1,75. Mamusia z kurtami. Bardzo dobry, świeżutki. Wracamy już do centrum, ponieważ mam bardzo dużą ochotę przejechać się tą kolejką nadziemną i zobaczyć widok z tej kolejki. Może będzie ładny. Olbrzymia amerykańska flaga. Te flagi to Amerykanie mają olbrzymie. Dobra. Inner loop. Dobra, Metro Mover. Wchodzimy. Tramwaj na powietrzu jeździ, jest gratis, jeździ po centrum miasta. Musi być ładny widok właśnie z tych kilku metrów wysokości. Ładny widok jest tutaj z tego przystanku tramwajowego. Widok na okolice.
szczęśliwy pomysł. Przejechaliśmy jedną kolejką dookoła. Są trzy takie trasy. Można się przesiąść, pojeździć. Myślałem, że widoki będą ładniejsze. Nie były złe, ale nie były zapierające dech w piersiach. Nie mamy czasu, a z chęcią bym kiedyś przejechał się następnymi liniami, żeby zobaczyć, gdzie one dojeżdżają. Jak płynęliśmy na statku, to myślałem, że ten, który nam opowiadał o milionerach, o ich domach, pomylił się, mówiąc, że 70% Miami to jest hiszpańskojęzycznych ludzi, czyli język hiszpański jest dominujący, ale muszę to potwierdzić. Praktycznie słyszę na ulicy tylko hiszpańskie rozmowy. Jak typowa amerykańska toaleta publiczna, niezbyt przyjemna, niezbyt czysta, no ale jest. W centrum miasta jest darmowa, nie ma co narzekać. Przynajmniej można było umyć ręce. I jestem teraz już czyściutki po tych ciasteczkach, które zjadłem z dzielnicy kubańskiej. Jestem nad samym morzem. Tu jest piękny wybieg dla psów. No i widok na centrum Miami. Trochę boję się latać dronem tutaj w centrum miasta, ale mam ochotę pójść na to koło i myślę, że z tego koła będzie ładny widok. Jeszcze słońce jest wysoko, ale te budynki zasłaniają. I wydaje się, jakby już było zachód słońca. A to dopiero jest godzina 15. Śmietnik dla psów. Park czynny od 7 do 10. Fajny wybieg dla psów, a wejście do parku ciekawe, bo takie podwójne bramy. Coś takiego w Krakowie, to by było fajne na Wiśle. To jest właśnie ta tratwa, gdzie można sobie ją wynająć, no ale trochę się kiwa. Nie wiem, czy to, co się nie wypije, to się potem nie zwróci. Zawsze to fajnie wygląda, jak jest choinka w takim miejscu jak Floryda, gdzie jest ciepło, palmy, a zbliżają się święta. Bilet kosztuje 24 dolary z podatkiem. Zobaczymy, mam nadzieję, że to jest warte i że zobaczę i ładnie sfilmuję panoramy Miami. Boję się tu dronem latać, nawet nie wyjmuję, bo policji jest mnóstwo. Tu jest lotnisko niedaleko, niedaleko jest port. Także wątpię, czy nawet można wystartować. Wszystko jest, widzę, otwierane ręcznie i zabezpieczane ręcznie. Tutaj mam trochę pecha, bo słońce jest prosto we mnie. Akurat zachód słońca jest, także trzeba było tutaj przyjechać przed południem, jak słońce było z dobrej strony. No tu jest pod słońce, no trudno. Już spadamy. Pytanie, czy jest jedno kółeczko, czy
zrobimy dwa kółeczka. Zrobię na budynki, bo budynki to tu ładnie będzie widać. O, jak ładnie stateczek widać. No i te wyspy milionerów. Brudne szyby. No, tu ładnie widać te bloki, pięknie. Takie mieszkanie z widokiem przepiękne. Tylko troszkę strach tych huraganów, które tutaj na Florydzie są. Z tym, że mówił nam taksówkarz z Ubera, taksówkarz, że niby huragany są, ale większość huraganów omija Miami. Także raz na kilka zdarzają się takie huragany, które przechodzą tutaj przez Miami, no i wtedy no nie jest zbyt przyjemnie. Metrów tutaj wylatujemy. Czyli nie tak źle, nie tak dobrze jak dron. Ale przynajmniej mogę sfilmować zbliżenia. Mogę sfilmować to, co chcę. I nie boję się, że mnie policja tutaj chwyci, że drona używam. No, widok jest bardzo ładny. Bałem się, że będzie tylko jedno kółko, czy dwa, ale na szczęście kółek było więcej i spokojnie można podziwiać panoramę. A panorama jest tutaj piękna z tego koła. Także już nie będę się musiał martwić o drona, tylko po prostu jestem zadowolony. Przeżycie było fajne, byłem sam, idealne miejsce do filmowania, jestem zadowolony, widoki były ładne, trochę się trzęsło, zatrzymał się na samej górze, więc i dobrze i źle, no bo kabina się troszkę kiwała, 60 metrów wysokości, więc było coś widać. Chwilę odpoczynku po wrażeniach na kole młyńskim. Przechodzę sobie teraz przez centrum handlowe tuż przy porcie. Typowe takie centrum turystyczne, gdzie ludzie przychodzą, kupują pamiątki, drogie sklepy. No i restauracja. Statek MSC. I na każdym kroku mnóstwo pasażerów jest, którzy tutaj przyjechali i mają naklejki albo grupowe zwiedzanie. A święta pełną parą widać. Jedziemy naszym autobusem turystycznym jak najbliżej naszego hoteliku. Tutaj właściciel łódki próbował ścigać się z naszym autobusem. Tą trasę już dobrze znamy z wczorajszego przejazdu. Jedziemy trasą wzdłuż budynków Art Deco i możemy je spokojnie podziwiać już bez wychodzenia z autobusu. Dla mnie to jest troszkę przesada. Budynki stuletnie w Stanach są traktowane jako zabytki klasy zerowej. U nas w Europie
to są normalne budynki. Dopiero te, które mają 500 lat, 400, to jest zabytek. Po prawej stronie są same hotele praktycznie, ale tutaj się nie ma co dziwić. W Miami rocznie jest 40 milionów turystów, więc muszą się gdzieś pomieścić. I przychód z tej turystyki to jest aż 17 miliardów dolarów. A tutaj właśnie w tej dzielnicy Art Deco jest to jedna z najpopularniejszych celów turystycznych, ponieważ jest mnóstwo klubów nocnych, plaż, historycznych budynków, luksusowych sklepów. A mnie bardziej urzeka przyroda i zieleń wszechobecna na domach, przy domach, na plaży. Także to jest mój klimat, jeśli chodzi o zieleń. 120 tysięcy Żydów mieszka w Miami i mają tutaj 7 synagog, stąd największa przed chwilą mijaliśmy. Mam taki pomysł, żeby następnym razem może wynająć zamiast samochodu to taką małą motoróweczkę, pontonik i samemu sobie popływać tymi kanałami, pozwiedzać sobie z daleka te domki, zobaczyć sobie Miami właśnie od tej strony morza, kanałów. Nie wiem, może ktoś mi poradzi z oglądających, czy jest taki sposób, czy jest w ogóle taka możliwość. Ale teraz dojeżdżamy do ostatniego przystanku, wysiadamy i będziemy szli na nogach do apartamentu. Trzeba zrobić kilka ładnych ujęć, bo jest akurat zachód słońca, więc wychodzą ładne ujęcia. Tutaj Boże Narodzenie, a wygląda to jakby były święta wielkanocne. Jest tak ciepło, jakby wiosna była. Skończyło nam się picie, więc poszliśmy do marketu spożywczego. No, kupiliśmy soczek, taki 100% pomarańczowy, 3 dolary za 2 litry. Nieźle. Mleko za 1,5 litra, $1,80. Nie, zapomniałem, że jeszcze taks doliczyli, ale to 7%, może to nie jest duża różnica. Spotkanie piesków i pewnie nauka tak jak u nas, na błoniach. Ładny park. Ale samoloty tutaj latają tak często, że kazał mi dron zlądować, ponieważ samolot przeleciał blisko. Wynająłem apartament koło lotniska w Miami, a okazało się, że to właściwie nie jest lotnisko w Miami, tylko lotnisko Fort Lauderdale, które jest ponad godzinę drogi od naszego apartamentu i od Miami. Ale zrobiłem tutaj zdjęcie okolicy naszego apartamenciku. To ostatni dzień, wsiadamy do Toyoty Prius. Zawsze chciałem jechać Toyotą Prius i jedziemy. A to nasze mieszkanko, które opuszczamy. Jestem na lotnisku w Miami, to znaczy to nie jest Miami, tylko Fort Dale. To jest jakieś 20 mil od Miami na północ. Są dwa duże lotniska i stąd mamy biuro do Phoenix. Ale to lotnisko w porównaniu z europejskimi, chińskimi, to jest jakieś dziwne, bo tutaj nie ma żadnych sklepów, niczego. Dopiero pewnie po przejściu przez bramki security będzie można coś kupić do zjedzenia czy picia. Tutaj wchodzi się i są po prostu odprawy i nic więcej. Nawet nie ma miejsca, żeby sobie usiąść. Wózki są za pieniądze. Trzeba wpłacić kartę kredytową, żeby mieć wózek na bagażu.
Coś powiesz? Tak, najpierw drukujemy naklejkę na bagaż, a teraz boarding pass drukuje się na dwa samoloty, bo mamy przesiadkę. Lecimy z Miami do Houston w Teksasie, a potem do Phoenix w Arizonie. Siedzimy sobie na lotnisku teraz, już po odprawie. Bagaże niestety były bardzo dokładnie kontrolowane. Co do kilogramów musieliśmy przepakować, żeby było dokładnie 50 funtów, nawet pół funta nie mogła być mniej. A jeśli chodzi o kontrolę osobistą, to specjalny skan maszyny był. Objechało dookoła, potem jeszcze kontrola osobista. Także mają naprawdę bardzo dobrą, solidną kontrolę. To jest fajny pomysł na lotnisku. Podoba mi się. Jeżeli ktoś lubi wodę zwykłą, niegazowaną, to pozwala to wyeliminować w tej chwili to urządzenie 752 tysiące butelek plastikowych. A woda jest równie dobra jak ta kupiona w sklepie. To lotnisko nie robi dużego szału. Tutaj po wejściu na po przejściu przez security mieliśmy jakieś sklepiki popatrzeć, ale właściwie są 3 czy 4 sklepiki i nic więcej. Ładne są za to okna i można sobie popatrzeć na startujące samoloty. Wylatujemy już z Miami i będziemy lecieć do Houston. Tam kilka godzin się zatrzymamy, a później do Los Angeles. Tutaj chciałem pokazać bardzo ładne zdjęcia z samolotu z Florydy. Naprawdę warto się przypatrzeć. Przy okazji, jak będziemy oglądać przepiękne widoki z samolotu, to powiem, jaka jest sytuacja z tymi liniami lotniczymi łączącymi, co mnie pierwszy raz spotkało w życiu, jak leciałem samolotami. Kupiłem bilety łączone do Phoenix, potem do Los Angeles, z Los Angeles do Londynu i z Londynu do Krakowa. I było wszystko ok. Zapłaciłem, dostałem bilety, potwierdzenie. Miesiąc później, tuż przed samym odlotem, dostaję informację, że lot z Los Angeles do Londynu przełożony jest o jeden dzień. I praktycznie nie mam szans zdążyć z samolotu, który przyleci do Los Angeles z Phoenix. I albo muszę dopłacić do biletu zupełnie innej klasy za cenę zupełnie inną, musiałbym dopłacić 6 tysięcy do tych trzech biletów, albo muszę się zgodzić na proponowany lot. No cóż, wybrałem ten proponowany lot, ale niestety musiałem dokupić bilet drugi o wiele wcześniej, o 6 rano z Phoenix do Los Angeles. Co prawda te bilety okazały się bardzo tanie, także naprawdę po Stanach można tanio lecieć. Za 3 osoby zapłaciłem 900 zł. Także teraz całkowicie rozumiem, dlaczego linie lotnicze sprzedają biletów więcej niż jest siedzę w samolocie i robią overbookingi. W takich sytuacjach mój bilet całkowicie przepadł, no i samolot na tym zyskał, bo mógł sprzedać następne osoby na ten sam lot. Bardzo ładnie to wygląda. Mnóstwo jeziorek, stawów, kanałów i myślę, że przy wielu domach są małe motoróweczki. Szkoda by było nie wykorzystać takich pięknych akwenów wodnych. Podoba mi się, że naokoło tego miasteczka jest autostrada, która odgradza osiedla od Everglades, Parku Narodowego. To już ostatnie wyspy Florydy,
A teraz będziemy już lecieć nad Zatoką Meksykańską i następne ujęcia to już z Teksasu. Minęliśmy właśnie Luizjanę, jesteśmy w Teksasie i zbliżamy się do Houston. Już jestem zaskoczony, ponieważ Teksas kojarzył mi się raczej z pustynią, a tutaj jest bardzo zielono. Houston co prawda jest blisko Zatoki Meksykańskiej, więc na pewno tutaj są duże opady i jak widzę jest tutaj dużo lasów i ładne rzeki. Podchodzimy już do lądowania w Houston i bardzo mi się podobają osiedla tych domów przy Houston, podobnie przy każdym innym amerykańskim mieście, ponieważ z reguły deweloperzy planują takie osiedla i budują po 100, 200, czasami 1000 domów bardzo podobnych i to wszystko ładnie wygląda, ładnie poukładane, zaplanowane wszystko od początku do końca. Najbardziej lubię, jak już dotkniemy kołami betonu i są włączone hamulce, wsteczny ciąg i spokojnie można się zatrzymać. O, Teksas, jest tutaj ładne lotnisko, bardzo mi się podoba, zwłaszcza te stoliczki, przy których można poczekać, a my, fajnie zorganizowane jest, bo jak za logowałem się do aplikacji United Airlines, to dostałem od razu informację, na którym terminalu, na którym gate'cie żeśmy wylądowali i na który trzeba się przesiąść. Także lecimy teraz i mamy 8 minut czasu dojścia. Tak nawet podał mi telefon. Lądujemy w Phoenix w Arizonie. Jest godzina 11 wieczór. Ma po nas przyjechać koleżanka, która tutaj mieszka i jutro zaczynamy zwiedzać Arizonę, więc zapraszam na ciekawe filmy z Arizony. Dziękuję za oglądnięcie filmu do końca. Jeśli się podobał, zostaw łapkę w górę, a jak chcesz zobaczyć następne filmy, włącz subskrypcję i dzwoneczek. Proszę też o komentarze, to pozwoli poznać opinię o moich filmach. Jeśli macie znajomych o podobnych zainteresowaniach, to proszę też, aby im udostępnić ten film. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam do ponownego oglądania innych moich filmów.